Zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. Jesteśmy na festynie w Dąbrowie Tarnowskiej z okazji stulecia Dąbrowi. Zaprosił nas tu nasz kolega, akcjonariusz KTS Weszło. Już rok temu zapytał, prawie rok temu zapytał, czy jest szansa, żeby KTS Weszło przyjechało na obchody jego klubu, skoro on jest akcjonariuszem KTS Weszło, jednocześnie jest związany z Dąbrowią. Więc powiedzieliśmy, oczywiście, że jest szansa, wpisaliśmy to sobie w kalendarz. No i jesteśmy, będzie mecz piłkarski, są dmuchańce, jest piwko, generalnie jest bardzo, bardzo przyjemny. Do przodu. No, staram się cały czas do przodu, przede wszystkim cały czas do przodu. Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że chędożenie. Chędożenie, które skończyło się bez używania akcji, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem niepewny. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe używanie znaków wpływa na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga nam zbierać zadania z chędożeniem na końcu. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem. I to jest gościnność. Piękne miejsce. Znajdujemy się na stadionie Miejsko-Ludowego Klubu Sportowego Dąbrowia w Dąbrowie Tarnowskiej. Jest to kolejny dzień, który można powiedzieć wpisuje się w obchody stulecia naszego klubu, który powstał w 1922 roku.
I tak od samego początku tego roku organizujemy różnego rodzaju imprezy. No i dzisiaj spotykamy się właśnie 6 sierpnia. To jest kolejna impreza, którą organizujemy ze względu na nasze stulecie. Jest to piknik rodzinny, który odbywa się dzisiaj od godziny 12. No pogoda nas troszkę zawiodła, bo jest troszkę chłodniej, wiatr wieje, ale dzieci się bardzo fajnie bawiły. Z tyłu za mną pewnie widać zjeżdżalnie jeszcze, z których korzystali, różnego rodzaju imprezy związane właśnie z tym naszym stuleciem. Jestem zaskoczony, że skorzystaliście z zaproszenia. Jestem bardzo wdzięczny, że przyjechaliście, ponieważ no, drużyna KTS Weszło to jest inny wymiar, tak jak ja czytam o was, inny wymiar sportu, inny wymiar piłki nożnej, inny wymiar organizacyjny. Także no, chciałbym się też nauczyć coś od kolegi Stanowskiego, jakieś takiego po prostu zarządzania, jak działa u was klub biznesu, o takich właśnie rzeczach. No. A teraz oczywiście jest mecz między MLKS Dąbrowia, KTS Weszło. Jest do tej pory bardzo fajnie, tym bardziej, że prowadzimy po chwili meczu już 1-0 z drużyną Dąbrowia, Dąbrowa Tarnowska. Przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie z okazji stulecia tego klubu w tym fajnym miejscu, w tym fajnym miasteczku, gdzie jest mnóstwo życzliwych, przyjaźnie nastawionych do nas i do Legii ludzi. Fajny hotel, wszyscy o nas się troszczą, mamy opiekuna pana Darka Lizaka, no po prostu kapitalne miejsce, niesamowicie przyjazna atmosfera, co jeszcze raz podkreślam. Czujemy się tutaj znakomicie, mecz jest ważny, jak powiedziałem, ale cała ta otoczka, to jak nas tu przyjmują, jak się o nas troszczą, jest rewelacyjne. Ciechan go, ciechan to. Jesteś zadowolony, że mogłeś z nim kiedyś spędzać czas na boisku? No, dla mnie to był zaszczyt, przyjemność. Zawsze marzyłem o tym, że chociaż raz mi poda w rundzie. Ale cieszę się jego szczęściem. Strzelił dzisiaj już 3-4 bramki. Na pewno będzie miał udany weekend, więc to jest najważniejsze. No. Nieważne, że wygrywasz, że ważne, że strzelasz. Nie, nieważne, że wygrywamy, ważne, że Ciechan będzie miał dobry weekend. No. Zabezpieczny weekend, jak to mówię. Zabezpieczny weekend. Nakręć go, bo to jest ten napastnik, co kurwa skupiasz się skasowali, ale kurwa to jest GULAZO! Ciechan, my tu analizowaliśmy sytuację, podobno będziesz miał bezpieczny weekend teraz. Tak, tak, jest okej, okay, nie będzie kurwa tego. Na smutno, tylko na wesoło. Tutaj nakręć Wojtka z synem. Wojtek 18 lat temu był w Kongo. Dopiero konsekwencje wypłynęły teraz, nie? W zeszłym tygodniu. Papa Wojtek, Papa Wojtek. Papa Wojtek, Sasia. Papa Wojtek. Papa Wojtek. Papa Wojtek. Pojawił się ktoś nowy, nawet... No to jest moja wina? Nawet jeszcze nie rozmawiałaś. No nie. I on już na ciebie jest zły. Ale ja nawet nie ruszam gdziekolwiek z nikim pogadać, bo ja się boję, że ja... Po prostu on przyjdzie i zaraz mi powie, a o czym ty z nim rozmawiałaś? No. A po co? Po co z nim rozmawiałaś? Ale a co, ty nie jesteś pewna swojej pary? Generalnie ja mam łatę moja. Tak, to jest ta łata, tak, którą mam. Moja. Ja nie mogę oddychać. Ja nie jestem złym człowiekiem, k***a, a ja mam czasem wrażenie, że wszyscy mnie tak odbierają, bo on jest za k***a w k***a dobry.
A, dobra. Jeszcze nie. Trenerze, na świeżo, jak było? Dobra zabawa. Dobra zabawa na boisku i dobra zabawa po meczu. Już jest wszystko ustalone. Będzie super, super wyjazd. Chłopaki się integrują, mamy nową ekipę. Wszyscy są zadowoleni z gry i mam nadzieję, że będą jutro tak samo zadowoleni. Mam nadzieję, że nie będziemy jutro umierać. Musisz wytłumaczyć tym biednym ludziom, o co tu chodzi, no bo jak im pokażę karne. Wygraliśmy 8-0 z drużyną Dąbrowi, a teraz jest konkurs rzutów karnych i zobaczymy, bo jeżeli... O, Maśio broni. Jeżeli my nie wygramy tych rzutów karnych, to nie wygramy meczu, ale chyba jest wszystko na dobrej drodze. Szybko zwięźle, krótko, przyjemny mecz, takie sprawy szkoleniowe, to ciężko tutaj oceniać, bo dysproporcja między dwoma drużynami była spora, ale cieszymy się, że tu jesteśmy, no i z grubsza tyle. Dobra zabawa. No i dobra zabawa, która dopiero się rozpoczyna. Jeśli panowie, Gates! Weszło!